pierwsze skojarzenie z Bartkiem. Nie kojarzę. To będzie na urodziny Laurka. 4-5-3-4-5. Chyba Freewola miał przebić, żeby bagerem po prostu przebić 9. 4-5. Myślił, że palcami tyłem. 4-5-3-4-5. Ja konkurs gwoździa 2010 Torwa. I filmiki na Volleyball Movies z atak z Iranem po prostej z opóźnionym dźwiękiem. Atak po skosie z Grecją. I wsiane w Bełchatowie. Wsiane w Bełchatowie. Jeszcze był jeszcze z kimś w trójkę załadował tak po prostu jak na All Star Game umówił się z Jarskim, żeby mu zostawił prostą. No, parę tych filmików obejrzałem. Okay. Bełchatowie z roku. Bartek, jakie jest twoje pierwsze skojarzenie z nazwiskiem Bartka Kurka? Moje pierwsze skojarzenie to jeszcze jak zaczynałem grać w siatę chyba, wtedy Bartek Kurek był w takim swoim, powiedzmy, prime. Teraz przeżywa drugą młodość, wtedy był gościem, na którego patrzyło się i wszyscy nie mówili takie wow. I z tym mi się zawsze kojarzył tak na pierwszy rzut, jak byłem młodym chłopakiem, to gdzieś tam się podziwiało. No a teraz jak już go poznałem, to tytan i wielka gwiazda siatkówki, w każdym tego słowa znaczeniu. Bartek Kurek, co ci to mówi? Ty też możesz być kimkolwiek chcesz. Nie! Ty też możesz zostać kimkolwiek chcesz, ty też możesz być kimkolwiek chcesz. A drugie wspomnienie to taki, ale to tylko Bartek będzie wiedział i to jest skierowane do niego, że taki wyjazd na Ligę nie Narodów, to była jeszcze Liga Światowa. I byłem z nim w pokoju na trzech wyjazdach na Kubie, w Niemczech i w Argentynie. Dużo białka przyjmował w tamtym czasie. Pewnie słyszałem, że największym prezentem dla Bartka jest to, że jesteś z nim w pokoju. Czy to prawda? Zapytaj go. Wydaje mi się, że tak. Grzegorz, pierwsze skojarzenie z Bartkiem Kurkiem. W Chicago byliśmy kiedyś w pokoju i zaczął mi chrapać. To do dzisiaj to pamiętam. Patek! We work with the six balls and we'll finish with the seven reception. Okay. A Tomala, co jest? Patrzcie Tomala, co jest, o. W porządku? Da, jest ok. Jest okej? Okej, no to stoi. Probably you were discussing about it, or the journalist asked you about this game. About the eventual quarterfinals, if we should play against USA in order to win, because if we lose, then eventually we might avoid them in the quarterfinals and so on and so on and so on. So what I'm telling them is something that I have experienced as a player. Even as a coach. So my approach to this kind of situation is this one.
Since I was a kid, I was taught to go to the gym and to do my best in order to win, in order to be the best I can be. Okay, so this is how I know to interpret volleyball. So you will never hear me go, oh guys, let's maybe avoid, or you know, don't play the best you can in order to avoid somebody. Several reasons. First is it's against my beliefs. Second, if we do that, that means that I have faith in you, that I'm thinking that we are not good enough, or we should avoid or have fear of anybody. Okay, so my approach to this is I don't care if we will have them on the quarterfinals or not. If somebody has to avoid somebody, let others avoid us. Okay, so I want tomorrow we play the best volleyball we can. Okay, in order to win, 3-0 is possible, if possible. Next.